Dobrze, wybiła godzina 9. Witam bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli Rady Gminy. Witam Panią Mustynkę, witam zastępcę wójta Karola Pichetę. Bardzo proszę przewodniczący komisji, kto dzisiaj będzie prowadził komisje połączone. Proszę się zgłaszać. Pan Marcin Wąsowicz, proszę bardzo. To bardzo proszę, tutaj jest miejsce obok mnie. Potem doczekamy są pisma. Tak jest. I bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Budżetu Inwestycji, Komisji Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Przypominamy, że informacja o obradach Rady Gminy w Starczynie są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrad i dźwięk. Proponowany porządek posiedzenia. Punkt 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy. Podpunkt 1. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2020 rok. Podpunkt 2. W sprawie zmian wieloletniej w prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2020-2029. Podpunkt 3. W sprawie rozpatrzenia petycji. Podpunkt 4. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starczynie za 2019 rok. Punkt 2. Sprawy różne. Kto jest zaproponowanym porządkiem obrad? Wszyscy jednogłośnie. Ale ile są słup? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Czyli 12. Nie mamy na obecną chwilę pana Mariusz Gołda i Picheta Tadeusz. No to dobrze. Przechodzimy do podpunktu 1 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2020 rok. Proszę. Dzień dobry wszystkim. W projekcie uchwały na dzisiejszą sesję w sprawie zmian w budżecie gminy Starczyn na rok 2020 mamy zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 89 064 zł. I oczywiście mamy zmiany stosownych załączników, które wynikają bądź to ze zwiększenia dochodów, bądź z zmiany planowanych wydatków na rok bieżący. I te załączniki to są zadania inwestycyjne roczne. Ulegają zmianie załącznik dotyczący dotacji celowych w 2020 roku. Ulega zmianie. I jeszcze zmianie ulega załącznik plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020. I tutaj może poproszę, bo wkradła się literówka w treści projektu uchwały. W paragrafie 4, gdzie mamy, dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok, stanowiących załącznik nr 8 do uchwały, o której mowa w paragrafie 1. Zgodnie z załącznikiem mamy 6 do niniejszej uchwały, natomiast powinno być 5, bo mamy do tego projektu 5 załączników. Więc zamiast tej szóstki, nr 6, powinno być nr 5. 5 załączników do zmian w budżecie na dzisiejszą sesję. I załącznik numer 1, gdzie mamy zmiany dotyczące planowanych dochodów, przedstawia się następująco. W dziale 720 informatyka mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 75 tysięcy złotych. To 75 tysięcy złotych jest to dofinansowanie otrzymane w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu pod nazwą Zdalna Szkoła. Ten projekt zakłada zakup tabletów i laptopów dla uczniów. To jest już taka druga edycja, bo pierwsza była bodajże w kwietniu, gdzie zakupiliśmy, był ten grant. Również gmina wystąpiła z wnioskiem, otrzymała środki i teraz jest drugi jak gdyby nabór na ten projekt Zdalna Szkoła w związku z tym zdalnym nauczaniem, które obowiązuje w stanie epidemiologicznym. I te 75 tysięcy właśnie z tego dofinansowania, z tego programu operacyjnego pochodzi. I kolejny dział 756, zwiększenie dochodów o kwotę 14 064 zł.
zwiększenie z tytułu podatku od spadków. Wpłynął taki jednorazowy z Urzędu Skarbowego w jednorazowy bardzo duży podatek i ta kwota na pewno będzie ponad plan, więc możemy te dochody tutaj o tą kwotę zwiększyć. I tyle z zmian dotyczących planowanych dochodów na ten rok. Natomiast w załączniku numer 2 mamy przedstawione zmiany dotyczące planowanych wydatków. I te zmiany dotyczą działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Łącznie mamy tutaj zwiększenie wydatków o kwotę 148 064 zł. Te 148 064 zł dotyczy zwiększenia planowanych wydatków na zadaniu, które mamy wpisane do budżetu, do realizacji na ten rok, które dotyczy wykonania przecisków oraz budowy części kanalizacji w Korczynie. Odbył się jeden przetarg, kwoty mamy w budżecie łącznie na to zadanie 350 tysięcy złotych. Odbył się jeden przetarg, kwoty były dużo wyższe, został unieważniony, został ogłoszony kolejny przetarg i w wyniku tego drugiego przetargu do najtańszej oferty właśnie ta kwota brakuje, te 148 tysięcy, żeby to zadanie wykonać. Konieczność oczywiście jest wykonania w związku z tym, że większość gospodarstw mogła się przyłączyć do głównej nitki, głównej sieci kanalizacji kanalizacyjnej w miejscowości Korczyn. W poszczególnych paragrafach mamy tutaj 118 tysięcy i 30 tysięcy. Jest tutaj przesunięcie wydatków, które od te 30 tysięcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie, środków, które były w budżecie Urzędu Gminy i miały to zadanie miało polegać na wykonanie dokumentacji projektowej na sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Chemce, Oblęgór, Korczyn, Strawczynek. To 30 tysięcy przesuwamy do Zakładu Gospodarki, czyli wykonanie dokumentacji projektowej teraz będzie robił Zakład Gospodarki Komunalnej. W związku z tym, że budowę już też również w tych miejscowościach ma Zakład Gospodarki Komunalnej. Do tej pory zakład miał środki na budowę, natomiast dokumentację miał wykonywać urząd. Zmiana ta w związku z tym, że będą prostsze procedury przetargowe na wykonanie tej dokumentacji projektowej, jeżeli będzie to właśnie, te środki będą w zakładzie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zadania, nic się nie zmienia, tylko realizatorem zamiast urząd będzie Zakład Gospodarki Komunalnej tych dokumentacji projektowych na sieć wodno-kanalizacyjną. Dział 600 natomiast, transport i łączność, mamy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 85 tysięcy złotych. Te środki, proszę Państwa, są przeznaczone właśnie na wykonanie przecisków i budowę części kanalizacji w miejscowości Korczyn, bo tutaj 148 tysięcy brakuje do tego zadania. Zmniejszamy 85 tysięcy w zakupie usług remontowych. Tutaj mamy zabezpieczone środki jako udział własny do remontu dróg gminnych w miejscowości Strawczyn-Chemce. Jest tutaj planowane, że może będzie drugi nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i te środki od początku w budżecie u nas są, że gdyby był nabór, drugi nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to mamy zabezpieczone środki właśnie na remont tych dróg. I te 85 tysięcy na tą chwilę, żeby zrobić zadanie, tą kanalizację w Korczynie, na tą chwilę zawieramy. Z myślą taką, iż w sierpniu, kiedy otrzymamy decyzję w sprawie zwrotu części, refundacji części kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, bo tyle, taki wniosek jest złożony do Urzędu Wojewódzkiego i te środki będą wynosiły właśnie 85 tysięcy. Jeżeli będzie drugi nabór i okaże się, że te pieniądze, ten udział własny nam jest potrzebny na te drogi, to wtedy w sierpniu rzeczywiście te środki, które nam przyjdą decyzją wojewody, przeznaczymy z powrotem na udział własny. No na tą chwilę trzeba zabezpieczyć, bo pilniejsza potrzeba jest wykonania tych przecisków i kanalizacji w Korczynie.
Natomiast no, czy pod znakiem zapytania jest, czy będzie drugi nabór w ramach dróg samorządowych. A nawet gdy będzie, to tak jak mówię, te środki, ta refundacja środków wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019 będzie przeznaczona wtedy na drogi. Dział 720 informatyka, tutaj mamy te 75 tysięcy złotych przeznaczone na realizację projektu Zdalna Szkoła, o których mówiłam wcześniej już przy dochodach. Dział 754 natomiast mamy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11 720 zł i jest to, te środki są przeznaczone na dotację celową dla jednostek, 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Bieżące i majątkowe są to dotacje. Jednostki zwróciły się z pismami o dofinansowanie udziału własnego, realizacji różnych zadań, w związku z tym, że te jednostki otrzymały właśnie dofinansowanie z KSRG bądź też z MSWiA. I jest to dofinansowanie jest przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku, kwota 2400 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie kwota 5140 zł, dla OSP w Chucisku kwota 2780 zł, dla OSP w Oblęgorku kwota 1400 zł i dla OSP w Strawczynku kwota 2100 zł. Czyli to jest ten, te środki właśnie są przeznaczone na udział własny dla tych 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do tych zadań, do tych wniosków, które jednostki sobie złożyły na poszczególne zadania. Kolejny dział 758, różne rozliczenia. Mamy zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 63 tysiące złotych z przeznaczeniem również na brakujące środki na wykonanie przecisków i budowę części kanalizacji w Korczynie. To jak gdyby te 63 tysiące i te 85, które w drogach było pokazane, jest przeznaczone właśnie na wykonanie przecisków i budowę kanalizacji w Korczynie. Dział natomiast 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łączne zwiększenie tu planowanych wydatków o kwotę 14 tysięcy złotych. Z kolei te środki będą przeznaczone na wyznaczenie, zmianę lub likwidację aglomeracji. Mamy, w związku z tym, że zmieniają się przepisy do końca tego roku, do grudnia 2020, musimy wykonać właśnie tą aglomerację, albo ją wyznaczyć na nowo, albo zmienić lub zlikwidować. Zmiana przepisów i obowiązek wykonania tejże usługi. Także to też jest konieczność, żeby zabezpieczyć te środki na to zadanie. I dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków o kwotę 11 720 zł. Tutaj zmniejszamy środki, które były tak ogólnie przeznaczone jako dotacja celowa dla stowarzyszeń. Zazwyczaj mamy tutaj zabezpieczone środki dla stowarzyszeń, które piszą wnioski i wtedy te środki są na udział własny dla tych stowarzyszeń. Głównie były to taki projekt ogłaszany co roku przez Urząd Marszałkowski od Nowa Wsi. Natomiast w tym roku tego konkursu nie będzie organizował Urząd Marszałkowski w związku z tym, że środki, które były zabezpieczone, zostały przeznaczone na walkę z COVID-em, więc jak gdyby no te środki u nas możemy właśnie przeznaczyć na udział własny dla Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli te środki, te 11 tysięcy jest przeznaczone na udział własny dla straży, dla poszczególnych jednostek, tak jak wcześniej Państwu przedstawiłam. I łącznie zmiana wydatków to zwiększenie o 89 064 zł. I zmiana oczywiście stosownie załączników, w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Zmieniane są
pozycje. Pozycja numer 2, wykonanie przecisków oraz budowa części kanalizacji sanitarnej. Tutaj mamy zmianę. Mamy w pozycji 5 zmianę, bo zwiększamy dotację dla ZGK o 30 tysięcy, czyli na tą dokumentację, że teraz dokumentację będzie robiło ZGK w ramach tych miejscowości, które są wymienione. I w pozycjach 23, 24, 25, 26 tutaj mamy te dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Tak jak Państwo widzą, w tych pozycjach różne wnioski jednostki sobie poskładały. Jest to i zakup sprzętu ratowniczego, pilarka, zestaw do wyważania drzwi, zakup, montaż bramy garażowej lub też pompy szlamowej. Też to jest to w tym załączniku wymienione. I oczywiście konsekwencją jest zmiana załącznika numer 4, dotacje celowe. To tutaj się powtarzamy z tymi zmianami, więc nie będę już mówić. I w związku z tym, że zmienia się dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie tej dokumentacji wodno-kanalizacyjnej, to również ten załącznik ulega zmianie w dotacjach celowych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej. No i to wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o projekt dzisiejszej uchwały. Czy są jakieś pytania do przedstawionego budżetu? Proszę. Pani Starki, czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej tutaj o tych zmianach, które wynikają z ustawy i z jakiej ustawy dotyczącej tej aglomeracji? Bo tutaj ja tak widzę, jak z tego, co ja kojarzę, to no, kilka lat temu. My mamy aglomerację, tak? Zgodnie z prawem, czyli aglomeracją jest Strawczyn tutaj, tak? Strawczyn i Korczyn. A dlaczego musimy to zmienić i na podstawie jakich przepisów to wynika? Znaczy to z tego, co się orientuję, nie wiem, kiedy to przed tamtym tygodniu, wydałem pismo do nowego urzędu odnośnie właśnie zmiany i uchwalenia tej nowej aglomeracji. W tej aglomeracji, tak jak jest na przykład Korczyn i Strawczyn, my musimy teraz, tak jak zrobić te przerzuty wszystkie tych ścieków, na przykład z Promnika do Korczyna. Czyli to jest związane z budowaną kanalizacji w Korczynie, to o to? No też, żeby właśnie coś takiego zrobić, móc tego przerzucić te ścieki, my musimy to po prostu ująć i zmienić. I to musi być uchwałą Rady Gminy. A tak jak mówiłem wcześniej na sesjach, no ten Promnik jest, część chyba Chełmiec planowana, to co będziemy mogli ze Strawczyna, to wszystko przerzucimy do Korczyna, żeby odciążyć oczyszczanie w Strawczynie. Ale... bo powiedzieliście Państwo, że na podstawie zmiany przepisów, on kojarzy Pan na podstawie jakiej uchwały, na podstawie czego musimy to zmienić? Mam tylko w piśmie, że na podstawie artykułu 43, ale rzeczywiście nie ma ustawy uchylanej. Ale może poprosimy pracownika i wyjaśnię, bo to rzeczywiście jest sprawa taka, że żeby wiedzieć, co wynika. Dziękuję bardzo. A ja mam pytanie odnośnie tego programu Polska Cyfrowa, Znana Szkoła, zakupów tych tabletów i laptopów. Mogę się dowiedzieć na przykład, ile do szkoły do Korczyna było zakupione, znaczy dla uczniów, za ile uczniów i co było zakupione? Tak, oczywiście. Myślę, że najbardziej zorientowany może tutaj być też Paweł Kowalczyk, bo dlatego, że on merytorycznie się... I pani Monika Sideł oczywiście, ale... Czy pan Paweł odpowie? Pan Paweł jest na miejscu, więc... To bardzo bym prosił, panie Pawle, żeby pan sprawdził i ewentualnie dał nam tutaj odpowiedź, dobrze? Przepraszam, najmocniej, gdybym pan do nic wiedział, bym też sprawdzić przy okazji, dobrze? To też bym... Dziękuję. Nie, no to proszę dalej, a przyjdzie pracownik, to odpowie na pytanie. No, czy są jeszcze pytania do tego budżetu na 2020? Skoro nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały zmieniającej projekt uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok? Wszyscy są za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. 13. Więc przechodzimy do podpunktu drugiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2020-2029.
Projekt powyższej uchwały przygotowany w związku ze zmianami w budżecie na rok 2020. I tutaj proszę Państwa, oczywiście zmiana załącznika numer 1 w zakresie planowanych dochodów i wydatków. I to wszystko, co omawiałam wcześniej przy zmianach w budżecie, zostało naniesione do załącznika numer 1, więc innych zmian nie ma w wieloletniej prognozie finansowej. Na kolejne lata 2021-2029 również nie dokonywano zmian, więc jest to to wszystko, co już przedstawiłam Państwu przy zmianach w budżecie. Musi być to spójne, WP, wieloletnia prognoza finansowa w tym zakresie tych zmian musi być spójna z budżetem, więc w tym zakresie zostało to zmienione. Pozostałe innych zmian nie ma w wieloletniej prognozie finansowej. Musimy chwilę poczekać, bo ona wraca z Korczyna, z odbioru, z poświetlenia. Czy do WPF-u są jakieś pytania? Skoro nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029? Wszyscy się nie wstrzymał, nie jest przeciw. Podpunkt 3 w sprawie rozpatrzenia petycji. Na komisji skarg, wniosków i petycji została rozpatrzona petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. Petycja została negatywnie rozpatrzona. Wszyscy byli zgodni z decyzją i wspólnie została wystosowana stosowna ustawa. No każdy też dostał projekt. Są może jakieś pytania? Skoro nie ma, przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy jednogłośnie. Podpunkt 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Zabrzynie za 2019 rok. Wszyscy otrzymali sprawozdanie, każdy się mógł zapoznać ze sprawozdaniem, jak jest przygotowany projekt uchwały, zysk za 19 rok i jest to kwota 556,22 zł. Taki ośrodek drzewa wypracował zysk i wszyscy otrzymali sprawozdanie z wyliczeniami. Czy do otrzymanego sprawozdania są jakieś pytania odnośnie ośrodka zdrowia? Opinia. Kto jest za pozytywną opinią do przedstawionego sprawozdania finansowego samodzielnego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w Zabrzynie? Wszyscy się nie wstrzymali, nie przeciw. Punkt drugi, sprawy różne. Panie Miłku, z tego co się orientuję, to jest ustawy o ten artykuł 2, to jest sprawa wodza. Czytaj. Szanowny pan Tadeusz Kaczyk, wójt gminy Strawczyn. W związku z pojawiającymi się wnioskami skierowanymi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Kielca ze strony wójtów, burmistrzów, jak również licznymi petycjami od mieszkańców dotyczącymi przywrócenia siatki połączeń do gmin w powiecie kieleckim
Uprzejmie informujemy, że MPK jako przewoźnik wykonujący usługi od kilkudziesięciu lat w pełni rozumiejąc potrzeby transportowe mieszkańców, z przykrością stwierdzamy, że nie jesteśmy odpowiednim adresatem tych apeli. Stosowne wnioski powinny być wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach. Transport publiczny zgodnie z ustawą należy do zadań własnych samorządów poszczególnych szczebli jako podmiotów uprawnionych do realizacji założeń ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Mamy świadomość, że w obecnej bardzo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa nastąpiły zawieszenia kursów realizowanych przez wielu prywatnych przewoźników, żądających jednocześnie od władz dopłat do dziennych stawek. Stanowi wielki problem zarówno dla lokalnych samorządów, jak i samych pasażerów. Obecna sytuacja pokazuje, jak niezbędne jest wdrożenie przez samorządy uchwalonej w poprzednim parlamencie ustawy autobusowej, wspierającej finansowo uruchomienie przez organizatorów, czyli samorządy, linii użyteczności publicznej. W oparciu o zapisy artykułu 22 ustawy 1.4 wskazując sposoby przeciwdziałania skutkom występowania zakłóceń w świadczeniu usług w zakresie transportu publicznego. Z przykrością musimy stwierdzić, że bezczynność wyżej wymienionych organów, które nie uruchamiają linii użyteczności publicznej, choć ustawa dająca im takie możliwości funkcjonuje od roku, jest dla nas niezrozumiała i niczym nieusprawiedliwiona. Czas pokazał, że negowanie przez urzędników zapisów ustawy autobusowej i wskazywanie jako przyczyny przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia unijnego 1370/2007, których stanowią o rocznym wyprzedzeniu uruchomienia danej linii, było nieudolną próbą odsunięcia tematu w czasie. Gdyby przepisy wyżej wymienionych ustaw rzeczywiście były problemem, to dziś właśnie rok od uchwalenia wyżej wymienionej ustawy i można byłoby wiele z tych połączeń wdrożyć w życie. Jednak jak widać, ani Urząd Marszałkowski, który co prawda posiada plan transportowego od 2014, ale go nie zweryfikował do obecnych potrzeb, ani też powiat kielecki, który nie posiada planu transportowego, jak widać, nie są zainteresowane utworzeniem, wdrożeniem żadnych linii użyteczności publicznej. Stanowczo podkreślamy, że ustawa dawała i daje możliwość uruchomienia nowych połączeń przy wsparciu funduszu autobusowego. Nawet jeśli nie znajdują się one w planie transportowym województwa, wówczas możemy stosować tak zwany tryb bezpośredni w ramach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ale należy podkreślić, że jest to możliwe tylko do końca 2021 roku. Środki finansowe przeznaczone na nowo tworzone połączenia znajdują się na kontach i są do dyspozycji samorządów, a sytuacja w transporcie pasażerskim diametralnie się pogorszyła i wymaga podjęcia zdecydowanych i stanowczych działań. Sytuacja ta najbardziej uderza właśnie w prowincje, gminy i małe miasta, które zostały pozbawione połączeń większymi ośrodkami. Ubolewamy nad tym, że od wielu lat z determinacją walczymy z pogłębiającym się wykluczeniem transportowym i bardzo zależy nam na prawidłowym funkcjonowaniu transportu publicznego w województwie świętokrzyskim. Pragniemy nadmienić, że od wielu lat zajmujemy się tematem wspólnie. To u nas w jednym województwie udało się zorganizować debaty i konferencje, zespoły parlamentarne i bezpośrednie rozmowy z osobami decyzyjnymi z Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniach otwartych uczestniczyło wielu zainteresowanych tematem samorządowców. Ich efektem było doprowadzenie do uchwalenia ustawy autobusowej, której zabezpieczono znaczne środki finansowe na wsparcie samorządów do realizacji tego zadania. Jednocześnie z przykrością chcemy podkreślić, że nie dość, że zadania transportowe nie są realizowane, to nas jako spółkę pracowniczą realizującą z determinacją nowe połączenia komercyjne uruchamiana jest bezprecedensowa nagonka. Nasza spółka stała się przedmiotem bezpardonowych ataków oraz działań wymierzonych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wynika z tego jasno, że niektórym nie zależy na funkcjonowaniu transportu, ale doprowadzeniu spółki do poziomu, na którym wcześniej znalazły się PKS-y, które realizowały zadania publiczne na dość dobrym poziomie. W związku z powyższym apelujemy po raz kolejny do samorządów wszystkich szczebli, urzędników zajmujących się tematyką transportową o poważne potraktowanie problemów wielu mieszkańców naszego regionu, albowiem nie zatrzyma się procesem wyludniania się miejscowości, gdy szybko nie uporamy się z tym problemem. Zlikwidowanie barier transportowych przyczyni się w dużym stopniu do znacznego ograniczenia wykluczenia społecznego. Z wyrazami szacunku Elżbieta Śleniawska, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezes Zarządu MPK Kielce,
Bogdan Natuś-Siński, były poseł na Sejm RP, przewodniczący Rady Nadzorczej KAS w Kielcach. A tu masz pismo do... I tu masz te wszystkie pisma, które wyszły z gminy. Wpłynęło do nas pismo 18 czerwca od do pana wójta powiatowy zarząd dróg w Kielcach. Urząd Gminy w Stawczynie w związku z podjęciem decyzji przez Radę Gminy w Stawczynie w załączeniu w sprawie proponowanej kolejności rozliczeń realizacji zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Stawczyn zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska co do zaproponowanej kolejności jako zarządcy dróg powiatowych. Jednocześnie Urząd Gminy w Stawczynie informuje, że proponuje realizację jeszcze dwóch zadań w miejscowości Stawczyny. Droga powiatowa nr 0488T oraz Akwis Gankowczy, droga powiatowa 0493T, umieszczonych w pozycji 9 i 10. Zwracamy się o przeanalizowanie zaproponowanej kolejności realizacji poszczególnych zadań, ewentualną akceptację lub wprowadzenie swoich uwag jako zarządcy dróg powiatowych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi o zajętym stanowisku. Proponowana kolej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. To są wszystkie te zadania, które żeśmy omawiali na dwóch poprzednich komisjach, czyli wskazanie porządku realizacji chodników przy drogach powiatowych. I tu mamy tak, pierwsza droga to jest droga Chemce numer 0286T nad rzeką, drugie miejsce droga numer 0450T w miejscowości Ruda Strawczyńska, trzecie miejsce droga numer 0485 w miejscowości Korczyn, czwarte to jest droga numer 0492T i to jest ulica w Strawczynie Ogrodowa i w promniku ulica Kościelna. Numer 5, droga numer 0492T w miejscowości Strawczy, to jest ulica spacerowa od skrzyżowania Niedźwiedź-Hucisko. Numer 6, budowa chodnika numer 0405T w miejscowości Kuźniaki od drogi powiatowej numer 0450T do granicy gminy Łopuszno. Numer 7, budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 0488 te w miejscowości Promik, ulica Wolna. Budowa 8, budowa chodnika numer 04 przy drodze numer 0493 te w miejscowości Akwizgan od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Numer 9, budowa chodnika wraz z przebudową w ciągu numer 0488T w miejscowości Strawczynek od drogi gminnej ulica Zacisze do drogi powiatowej numer 748. To są nowe zadanie. I budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni, budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej numer 0493T w miejscowości Akwiskan Korszyn od drogi wewnętrznej gminnej, to jest numer ewidencyjny 1/2 do drogi powiatowej numer 0485T. Czyli te dwa zadania weszły nowe, numer 9 i numer 10. Tutaj w piśmie proszę, żebyśmy zajęli stanowisko. Tu wcześniej żeśmy się wypowiedzieli co do realizacji poszczególnych zadań, w jakiej kolejności. W takim razie te pismo skserujemy, rozdamy dla wszystkich radnych, żeby każdy się zapoznał i dowiedział się, jakie te dwa są zadania i będziemy rozmawiać na następnej komisji. Bo tutaj jest budowa w Strawczynku, tej drogi, nie wiem, które to jest Zacisze, która to będzie droga, Damian? I następny odcinek jest to Akwizgran Korczyn, to jest nowe zadanie, tak Pani Małgosiu?
która to będzie droga. Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni, budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 0493 w miejscowości Akwizgrant Korczyn o drogi wewnętrznej, gminnej do drogi powiatowej numer. O, tu może tutaj pan Karol nam wyjaśni. Tak, nie będzie od tej od Małogoskiego. Od tego zakrętu ostrego. Tak, panie Karolu? No co chodzi? Korczyn, droga Korczyn Akwizgrant od drogi gminnej. Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni i budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej numer 0493T w miejscowości Akwizgrant Korczyn o drogi wewnętrznej gminnej, to jest działka numer ewidencyjny 1/2 do drogi powiatowej numer 0485T. Czyli ta 0485T to jest ta, co idzie przez Korczyn. Korczyn. No to jest ta, ten odcinek. Mhm. Czyli bo tam była pominięta, bo wcześniej było od drogi wojewódzkiej do tej drogi. Do tej do zakrętu. Do zakrętu. A teraz jest aż do Korczyna tam. Mhm. Dobrze, a to skserujemy i rozdamy wszystkim i będziemy na następnej komisji omawiać tą sprawę. Dobrze, to teraz pani przedstawi odnośnie tej aglomeracji. Tak, dotychczasowo wszystkie aglomeracje były na podstawie artykułu 43 sprawa wodnego podejmowane. Teraz ten artykuł z dniem 31 grudnia wygasa i wszystkie aglomeracje musimy od nowa podjąć w 2020 roku. Mamy dwie aglomeracje, Korczyn i Strawczyn i musimy po prostu podjąć je uchwałą. To są właśnie tak, te nowe wprowadzania, czy zmiana, tak jak mówiłem, czy tego promnika, czy przerzut tych ścieków do Korczyna. No to już wtedy to będzie wszystko ujęte w tej nowej aglomeracji. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ola, no nie, to dziękujemy pani. Ja jeszcze mam takie pytanie. Mogłabym zobaczyć na chwilkę to pisemko? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pan Tadeusz Kaczyk, wójt gminy Strawczyn. Informujemy, że planujemy zamknięcie lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w Strawczynie do dnia 30.09.2020. Uzasadnieniem takiej decyzji są zmiany zachodzące na rynku pracy oraz brak przystosowania siedziby lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego w Strawczynie do obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w dobie zagrożeń epidemiologicznych oraz konieczności zachowania bezpieczeństwa i podejmowania działań odsłonnych dotyczących rozprzestrzeniania się choroby o nazwie COVID-19. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kieleckim sukcesywnie spada od 2015 roku, biorąc pod uwagę liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. Według stanu na dzień 31 grudnia w latach od 2015 do 2019 sytuacja przedstawiała się następująco. W 2015 zarejestrowano tam 622 osoby bezrobotne i poszukujących pracy. W 2016 było to 599 osób zarejestrowanych, w 2017 liczba ta wyniosła 552 osoby, w 2018 było 527 osób, natomiast w 2019 zarejestrowanych 480 osób. Nawet obecna sytuacja związana z COVID-19 nie wpłynęła naszym zdaniem trwale na wzrost bezrobocia. Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów, jak i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach od dnia 24 marca 2020 roku, Urząd realizuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Dążymy do stopniowego zamknięcia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych położonych najbliżej Kielc oraz w tych gminach, które są najlepiej skomunikowane z miastem Kielce. Przy wzrastającej roli obsługi elektronicznej dążymy do rejestracji obsługi klienta w formie e-usługi oraz do wzmocnienia dostępności klientów do formy usług. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o rozwiązanie z dniem 30.09.2020 porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy na rzecz utworzenia lokalnego punktu informacyjno-konsultacyjnego na terenie gminy Strawczyn zawartego w dniu 1 czerwca 2015 pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach a gminą Strawczyn. Dyrektor Grzegorz Piwko. Pan Zbigniew Rubel, dyrektor powiatowego zarządu dróg. Dotyczy naprawa nawierzchni drogi powiatowej. Szanowny panie dyrektorze, w związku z uszkodzonym odcinkiem drogi powiatowej 0487T znajdującej się na ulicy Kieleckiej miejscowości Oblęgór, szczegółową lokalizację przedstawia załączone zdjęcie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie niezwłocznych działań
które przyczynią się do naprawienia nawierzchni jezdni. Odcinek powyższej drogi powiatowej charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów. W czasie mijania pojazdów istnieje duże zagrożenie uszkodzenia pojazdu nadjeżdżających na uszkodzony odcinek jezdni, który natomiast złego ciągle się powiększa. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie niezwłocznych działań i odpowiednie na złożone pismo w terminie. Wiceprzewodniczący Damian Gart. Pan Damian Gart, wiceprzewodniczący Rady Gminy Strawczyn. Szanowny Panie Przewodniczący, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4.06 informuję, że w ramach programu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta wykonawcą umowa na remont drogi powiatowej 0487T w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres tej umowy obejmuje m.in. uszkodzony odcinek ulicy Kieleckiej w miejscowości Ulęgu. Termin zakończenia prac przewidziany na koniec bieżącego roku. Dyrektor Zbigniew Próbel. Tu jeszcze do tego może dopowiem, bo jest przyszła koncepcja do nas, czy wczoraj koncepcja przebudowy tej drogi 0487T Piotrowiec Promnik, także no, się tam chcieli tą rzeczy do Pawła, czy do mnie przyjeździ. W każdej tych miejscowościach, które ten tam przebiega, jest rozrysowane wszystko, jak to będzie wyglądało. To jest tak koncepcja, możemy tam jeszcze jakieś uwagi do tego zgłaszać. Czy do przeczytanych pism są jakieś zapytania? Skoro nie ma, to dziękuję wszystkim za wspólne posiedzenie komisji.